No Zosia bardzo lubi mnie naśladować, nawet motywować do treningu, bo wracam z pracy. Ona się pyta, Mamo, robiłaś dzisiaj trening? Ja mówię, Tak, robiłam, Zosiu, nie widziałam, nie byłaś dzisiaj na treningu. No i trzeba iść, zrobić. <laughs> Ale to już jest właśnie wtedy forma <laughs> zabawy z Zosią. <laughs> to jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej. I optymalnym funkcjonowaniu. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Cześć. To jest 29 odcinek podcastu Głowa rządzi, w którym po raz pierwszy biorę pod lupę kwestie związane z rodzicielstwem aktywnych, wyczynowych sportowców. Z autopsji wiem, że rodzicielstwo w ogóle może być wielkim wyzwaniem. Do którego tak naprawdę nikt nas formalnie nie przygotowuje. Choć rynek książek oferuje mnóstwo poradników pod tytułem Jak być rodzicem, to żaden z nich nie jest uniwersalnym manualem, jak postępować w roli rodzica, czy instrukcją obsługi dziecka. Kiedy ktoś zostaje mamą albo tatą, świat może się bardzo zmienić, a w najbardziej skrajnych przypadkach Wywrócić do góry nogami. I jak wtedy radzić sobie z pogodzeniem obszaru rodzinnego z obszarem zawodowym, a w przypadku wyczynowych sportowców obszarem sportowym? Czy to jest w ogóle możliwe? A jeśli tak, to jak zrobić to z głową? Na te i inne pytania odpowiada dzisiaj Krystyna Lemańczyk Dobrzelak, polska wioślarka. Objęta opieką programu Team 100, będąca jednocześnie szczęśliwą mamą trzyletniej Zosi. W tej rozmowie Krysia pokazuje perspektywę młodej mamy sportowca, która tak sobie zorganizowała życie, że z powodzeniem realizuje się na tych dwóch ważnych dla niej frontach. Muszę też zaznaczyć, że to pierwszy odcinek podcastu, który Wy, słuchacze, mogliście aktywnie współtworzyć. Na facebookowym fanpage'u Głowa Rządzi, mogliście zadać swoje pytania do mamy sportowca, i ja czuję dla Was wielką wdzięczność za to, że z tej okazji skorzystaliście, bo wiele z Waszych pytań było po prostu znakomitych, więc bez wahania wykorzystałem je w tej rozmowie. W szczególności dziękuję za to, że wskazaliście na istotną rzecz dotyczącą płci rodziców sportowców i fakt, że większość tego typu rozmów, jeśli w ogóle są prowadzone na forum publicznym, dotyczy matek, nie ojców. Przyznaję to również moja dzisiejsza rozmówczyni. Dlatego ceniąc sobie perspektywę i różnorodność punktów widzenia, już teraz mogę zapowiedzieć, że zrobię wszystko, żeby w najbliższym czasie pojawił się również podobny odcinek z ojcem, który wyczynował uprawia sport. Na razie nie mam nikogo takiego na liście gości, ale szukam i liczę też na wasze rekomendacje i polecenia odnośnie tego, kto mógłby to być. Ważne, żeby profil oraz specyfika treningu i współzawodnictwa dyscypliny sportu były podobne do wieślarstwa. Jak sami niebawem się przekonacie, wioślarze przede wszystkim pracują w trybie wyjazdowym na obozach i zgrupowaniach. A ilość dni spędzona przez zawodników poza domem w skali roku jest po prostu gigantyczna. Rozważę każdą rekomendację takiego sportowca, taty, i sprawdzę każdy podany przez Was lid. Możemy być w tej sprawie w kontakcie bezpośrednio przez moją stronę internetową albo przez media społecznościowe. Głowa rządzi: Facebook lub Instagram. A teraz już zapraszam do wysłuchania rozmowy z Krystyną Lemańczyk-Dobrzelak o pozytywnym łączeniu macierzyństwa z wiosłami. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Pa! No to dzień dobry. Dzień dobry. Jestem dzisiaj w Warszawie oko w oko z Krystyną Lemańczyk-Dobrzelak, polską wioślarką, dwukrotną młodzieżową mistrzynią świata w czwórce podwójnej. Obecnie Krysia reprezentuje barwy Stołecznego Klubu AZS AWF Warszawa i jest w programie Team 100. Rozmawiamy na wierzbnie. Tak jest. E, dzięki gościnności Krysi e, i w sumie też dzięki Oktawi Nowackiej, która była gościem 25 odcinka podcastu Głowa Rządzi. No i... Zostałaś zaproszona i wywołana do tablicy Krysia w kontekście tego, w jaki sposób łączyć karierę wyczynowego sportowca z karierą wyczynowego rodzica. A konkretnie mamy. Zacznę od takiego pytania, które pojawiło się u mnie na fanpage'u. Czy często ludzie pytają Cię o to, jak łączysz sport wyczynowy i macierzyństwo? I jeśli jeśli ludzie o to pytają, jeśli są tego ciekawi, to jakie to budzi w tobie emocje? Bardzo często się mnie o to pytają. Zazwyczaj nie rozumieją tego, jak mogę łączyć macierzyństwo z wyjazdami na obozy, z, z trenowaniem. Ja zazwyczaj się cieszę na tego, te, tego typu pytania, chyba że jest to końcówka długiego zgrupowania, gdzie tęsknota już jest ogromna. Cieszę się dlatego, że lubię opowiadać o tym, jak, jak trenuję, jak wyglądają moje treningi z córką. Zosia bardzo lubi trenować, choć może się to wydawać dziwne, bo ma niecałe 3 lata, ale w domu mamy siłownię. Ona zawsze przed każdym treningiem idzie pierwsza. Ona musi zrobić trening. Dopinguje mnie na każdym treningu, mówi, że mama da radę i to mnie cieszy i lubię o tym, Opowiadać. Okej. Okay. Bardzo się zatem cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy w podcaście, bo myślę, że wiele osób chciałoby poznać, jak to wygląda od kuchni. Jak to zrobić, bo samo uprawianie wyczynowego sportu jest czymś bardzo obciążającym. A jeśli dorzucić do tego jeszcze bycie rodzicem. Co wiem z autopsji, no to jest po prostu jakiś totalny kosmos. To prawda. <śmiech> <śmiech> Też tak na początku myślałam, ale myślę, że jak jest wszystko poukładane dobrze, y, ma się wsparcie, to, to wszystko jest możliwe do zrobienia i nie jest to wcale takie trudne, jak na pierwszy rzut oka wygląda. Mhm. Ty jesteś bardzo młodą mamą, jak na kontekst y, w ogóle y, sportu wyczynowego. Jesteś rocznik 95? Tak, 95. 95 i twoja córka ma już 3 lata. W maju skończy 3 lata. Okej. Okay. Czyli y, rodziłaś, jak miałaś 23? A? 22 lata. Niecałe. Okej. Okay. Większość kobiet jednak decyduje się na macierzyństwo y, po zakończeniu kariery, a ty zostałaś mamą na samym jej początku. początku. Mhm. Jakie widzisz tutaj zalety i wady takiego rozwiązanie, jeśli można to tak nazwać, rozwiązaniem. Myślę, że zdecydowanie więcej jest zalet niż wad, dlatego, że Zosia będzie dorosła, ja nadal będę młoda. <grystanie> <Okay>. <grystanie> Przede wszystkim myślę, że dużą zaletą jest to, że będąc młodą osobą, organizm według mnie szybciej się regeneruje, szybciej mogę Mogłam wrócić do sportu, bo tak jak znam kilka, kilka mam, które są które trenują, u nich tak szybko to nie wyglądało i często się na mnie z dużym zdziwieniem patrzą, jak słyszą, że po dwóch, po niecałych trzech miesiącach od porodu ja już startowałam na mistrzostwach Polski. Okej, okay, wow. Na pierwszym treningu to też może wydawać się dziwne, byłam dwa tygodnie po porodzie. Okay. E, ale i właśnie dlatego myślę, że to jest duża zaleta, że byłam młoda i ten organizm naprawdę szybko wracał do siebie po porodzie. Mhm. Co jeszcze jest zaletą? To, że mogę mieć jeszcze długą karierę sportową, choć nie wiem jak po igrzyskach w tym roku to będzie dalej wyglądało. A wady? Nie wiem. <laughs> no, nikt nie zna przyszłości, nikt nie Dokładnie. wie jak to będzie wyglądało. <laughs> Wad na razie nie widzisz. Na razie chyba nie. Okej, okay. fantastycznie. Powiedziałeś, że patrzą dziwnie na to, że twoja kariera potoczyła się w taki, w taki sposób? Kto patrzy dziwnie? Osoby, z którymi rozmawiam. Okej, okay. czyli za każdym razem, jak to się pojawia, to <noise> mówią: O kurde. Tak. Zwłaszcza, że naj największe, właśnie, jest zaskoczenie to. Z tym szybkim powrotem do treningu. No bo jak mm -hmm. to po dwóch tygodniach ty byłaś na treningu? E, przecież połóg trwa sześć tygodni, nie można nic mm. robić wtedy, a dwa miesiące ty startujesz na zawodach. Okej, okay. Okay. a to jest, to jest to dziwne patrzenie tych ludzi, z którymi rozmawiasz, kryje w sobie nie wiem, zaskoczenie, podziw, może, może coś bardziej negatywnego? Nie, myślę, Takie, że to że jest... że jesteś szalona, że to, jak to tak możesz? Myślę, że to jest raczej pozytywne zaskoczenie, że może faktycznie szalona, ale w takim raczej pozytywnym znaczeniu. Okej, okay. czyli w takich rozmowach codziennych o, o swoim zaangażowaniu w sport i swoim macierzyństwie raczej słyszysz wsparcie, niż weź ty się kobieto, puknij w czoło. Tak, raczej jest to wsparcie, choć wydaje mi się, że że niektórzy mogą uważać, że, że puknij się, powinnaś się zająć domem, dzieckiem i mając dziecko, powinnam siedzieć w domu z dzieckiem, a nie na obozie, ale, ale raczej jest więcej komentarzy pozytywnych. Mhm. Okej. Okay. Słuchaj, i, i takie pytanie się pojawiło też na fanpage'u, jak ocenisz swoją motywację do przesuwania granic możliwości swojego ciała i umysłu przed i po ciąży? Po ciąży, kiedy wróciłam na zgrupowania kadry narodowej, w kwietniu, czyli to był niecały rok po urodzeniu, pojechałam swoją życiówkę na ergometrze wioślarskim. Często na treningach śmieję się, że a, rodziłaś, to z tym treningiem sobie poradzisz, możesz jeszcze mocniej pojechać. Więc myślę, że, że te przesuwanie granic jest teraz łatwiejsze, choć. Często też mówię, że poród nie był taki, taki straszny i taki zły. Okay. Mówi to wioślarka. Tak. Tu, 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 no, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale trening wioślarski jest potwornie ciężki. To prawda. Mamy bardzo ciężkie treningi, bardzo dużo tych treningów, bardzo długie, które albo są w długich jednostkach czasowych, albo są krótkie i intensywne. Nie tylko pływamy, nie, również biegamy, jeździmy na nartach, na rowerze, pływamy, siłownia, ergometr, więc jest to bardzo wszechstronny sport. Czy myślisz, że tutaj ten trening w jakiś sposób przygotował cię też do wyzwania, jakim jest poród? Zdecydowanie tak. Ja bardzo długo śmiałam się. E, mamy taki trening, który nazywamy Amerykan. Polega on na tym, że przez 10 minut... 45 sekund płyniemy na maksa i mamy 15 sekund przerwy. No i tak powtarzamy 10 razy, i tak zazwyczaj 2-3 serie. Eee, ja, będąc w ciąży, nastawiałam się mówiąc, a poród to tylko 30 sekund skurczu, i mam 3 minuty przerwy, ale 15 sekund, więc co to, to dla mnie? Okay. <laughs> więc myślę, że w ten sposób. Mocno... Taki łatwiejszy Amerykan będzie. Dokładnie, tyle przerwy, tak krótko <laughs> się trzeba męczyć, więc myślę, że trening na pewno w jakiś sposób pomógł mi w porodzie. Okej. Okay. No i to, to, to jest bardzo ciekawe, bo bardzo się cieszę, że to przywołałaś tutaj, bo rozmawialiśmy o tym ciut przed tym, jak włączyliśmy nagrywanie, o tym właśnie treningu American. I, I rzeczywiście tak było? Tak, tak było. Rzeczywiście tak było. Tak jak sobie założyłaś. Tak. Fenomenalne. I to też myślę, że jest zaleta bycia młodą mamą, która nie kalkuluje tyle, która a, idę, to, to idę i. Idę robię. Tak jest. Tak jak na ergometrze. Tak jest. Okej. Okay. Słuchaj, to co interesuje mnie i, i, i wielu słuchaczy podcastu, to to, ile czasu spędzasz w roku poza domem? To tutaj powiem o dwóch opcjach, dlatego że po porodzie, jak wróciłam do kadry, przez dwa lata wyjeżdżałam z kadrą na wszystkie zgrupowania, mhm. więc nie było mnie w domu. Około 300 dni, niecałych 300 dni w roku, więc bardzo dużo. Teraz. 10 miesięcy, tutaj. tak. 9, 10 miesięcy poza domem. Obozy mniej więcej wyglądały 3, 3,5 tygodnia na 4 dni w domu. Teraz zrezygnowałam z. Pływałam wtedy dwójkę podwójną. Teraz zrezygnowałam z pływania dwójki, pływam jedynkę. Dostałam możliwość przygotowywania się w domu, dlatego w tym roku na. byłam. Na dwóch obozach byłam 10 dni w Jakuszycach, żeby pojeździć na nartach biegowych i teraz, jak były ferie zimowe, byłam w Portugalii przez dwa tygodnie. Kolejne zgrupowanie planuję dopiero w maju przed, tuż przed kwalifikacjami olimpijskimi. Jakbym pływała dalej w dwójce, to nie miałabym takiej możliwości i znowu nie byłoby mnie 300 dni w domu. Mhm. Czyli ta, ta zmiana z tych mini zespołów wieślarskich, jakim są, czwórki, dwójki na jedynkę. Czy ona też była podyktowana tym, właśnie, żeby spędzać więcej czasu w domu? Między innymi tym. Również nie zdobyłam kwalifikacji olimpijskiej w dwójce, co wiązało się z brakiem stypendium sportowego. A mając rodzinę, trzeba za, to, za coś żyć. Mhm, jasne. No to teraz pociągnijmy dalej ten, ten temat czasu poza domem. 300 dni w roku to jest. No, ogrom tak? czasu, który spędza się z dala od bliskich i, i rodziny, i w Twoim przypadku też Twojej córeczki. Jak wygląda logistyka opieki nad dzieckiem w Twoim przypadku? U mnie było tak, że na pierwszy obóz wyjechałam sama. Był to obóz w Liwinio. W sumie, tak naprawdę, na wszystkie międzynarodowe obozy wyjeżdżałam sama bez córki. A na obozy w Polsce staram się chociaż na większość czasu ją zabierać. I albo ze mną jeździł mąż, albo jeździła moja mama. Okay. Aby pomóc w opiece nad nią. Czy takie rozwiązania spotkały się z, z aprobatą i wsparciem pozostałych osób, które y, były na tych obozach? No, przychodziłam do koleżanek i się bawiłyśmy z Zosią. <noise> okay. Myślę, że, że było to jakieś. Y, takie urozmaicenie naszego czasu wolnego. Okay. E, raczej nie było chyba ani żadnych pozytywnych, ani negatywnych komentarzy. Tak było. To było. Po prostu to przyjęli. Tak, tak dokładnie tak. No i myślę, że to jest pozytywne. Tak. Bo, bo wyobrażam sobie też, że no, ludzie, którzy są zaangażowani w takie przygotowania, mogliby robić młodej mamie, która cały czas chce być zaangażowana w wyczynowe uprawianie sportu? Pod górkę. Raczej nie. Raczej tak neutralnie, pozytywnie wszystko przebiegało. Okej. Okay. Kiedy Zosia jest na zgrupowaniach, to co ona tam robi? Bawi się z babcią. Okay. Chodzi nad jezioro, pływa, ogląda treningi moje. Mhm. No, tak naprawdę robi to, co w domu, tylko, że jest w innym mie mieście. Mhm. A chodzi do przedszkola? Teraz chodzi do żłobka. Do żłobka. Okej, okay, spoko. No dobrze. To skupmy się na tych dniach, kiedy jesteś w domu. Masz czas wolny dla rodziny, dla siebie, dla Zosi. Jak go wykorzystujesz? Myślę, że tak jak każdy rodzic wykorzystuje swój wolny czas z dzieckiem. Czyli wczoraj na przykład byliśmy na basenie, dzisiaj jak ją odprowadzałam do żłobka, spytała się, czy pójdziemy na łyżwy. No okay. niestety dzisiaj nie pójdziemy na łyżwy. Przeze e, mnie. E, o, przez pracę bardziej, która do późna dzisiaj e, okay. jest. Układamy puzzle. Zosia bardzo lubi układać puzzle, e, ale też bawimy się na siłowni. Okej. Okay. Jestem ciekawy, jak te zabawy na siłowni wyglądają. Zosia siada na ergometrze i udaje mamy. Opa, okej. Okay. <laughs> Albo chce się podciągać na TRX-ach, no to są takie zabawy, które jej krzywdy nie zrobią. Też pilnujemy jej, żeby żadne ciężary duże koło niej nie, nie stały, żeby ona też sobie krzywdy tym nie zrobiła. Ale na przykład jakimiś gumami się bawi, robimy rozciągamy się, tak dla hmm. zabawy różne takie ćwiczenia stabilizujące. Mm -hmm. Więc to taka forma po prostu zabawy. Rozwoju motorycznego też. Tak. E tak. Młodego człowieka. Spoko. Na twoim profilu Instagramowym Mama Sportowiec jest sporo zosi. I, I rzeczywiście na niektórych zdjęciach jesteście dokładnie w takiej samej pozie, no tylko że z różnym obciążeniem. <grymne> <grymne> są takie zdjęcia, prawda? <grymne> tak, dokładnie. No Zosia bardzo lubi mnie naśladować. Nawet motywować do treningu, bo wracam z pracy. Ona się pyta: Mamo, robiłaś dzisiaj trening? Ja mówię, tak, robiłam z Zosiu. Nie widziałam, nie byłaś dzisiaj na treningu, no i trzeba iść zrobić. O <laughs> Ale to już jest właśnie <laughs> wtedy forma zabawy z Zosią. Okej. Okay. No to taki motywator w domu to też jest skarb. Go gorszy niż trener. <laughs> Poważnie, czasami. Okej. Okay. To może teraz. O, tej wspólny, o tym wspólnym czasie, który spędzacie, czy na siłowni, czy gdzieś tam na zgrupowaniach pomiędzy zajęciami treningowymi, które ty masz, jak Twoim zdaniem wpływa to na Waszą relację, matka, córka? Myślę, że bardzo dobrze. Na początku troszkę się martwiłam, że jak. Znaczy, może tak, bardzo dobrze w tym momencie, bo kiedy wyjeżdżałam na obozy, to mogło to trochę gorzej na naszą relację wpływać. Chociaż jak wracałam, to ona się cieszyła, ale ona też była bardzo malutka. Myślę, że nie do końca rozumiała, nie do końca wiedziała, jak długo mnie nie ma. Miała cudowną opiekę w domu w postaci męża, w postaci jednych i drugich dziadków, którzy bardzo dużo się nią opiekowali i pomagali nam. A teraz, kiedy jestem więcej w domu, to myślę, że to ma świetny wpływ i razem po prostu spędzamy dużo czasu. Ja pokazuję jej właśnie ten świat sportowy, takie dobre nawyki staram się jej przekazać. Więc... Mm -hmm. A mo można powiedzieć, że, że wasza relacja jest zbudowana na takim sportowym fundamencie? No na pewno, skoro <gryw> skoro trenowałam co prawda malutko, będąc z nią w ciąży, zaraz po porodzie, cały czas ona widzi, że mama trenuje, to... To jest chyba jedyny taki funda fundament, hmm. bo cały czas ten sport się przeplata no, tutaj basen, w życiu. Basen, łyżwy, tak. siłownia. No, jedyna aktywność, która nie jest stricte sportowa, to układanie puzli. Chyba, że na tych obrazkach też są sportowcy albo jakieś motywy sportowe. Nie, no, na obrazkach są, jest dzieciństwo, okay. myszka Miki. A, okay. Świnka Pepa teraz... Y Bardziej niestety psi patrol. O kurczę, dobrze. Okej, okay, niech będzie psi patrol. To jak, jak sobie poradziłaś z tym tłumaczeniem swojej córeczce, która no, widziała, że ty wyjeżdżasz i nie ma cię długo, przez, przez jakieś dni, tygodnie w domu? Jak to tłumaczyłaś takiemu małemu szkrabowi? Na początku. W zasadzie nie tłumaczyłam, mówiłam po prostu, że mamusia wyjeżdża, że jedzie na obóz, ale no jestem pewna, że ona tego nie rozumiała. Teraz właśnie jak prze, zaczęłam pływać jedynkę i pierwszy obóz właśnie miałam w Jakuszycach w styczniu, to dopiero, czyli Zosia miała dwa i pół roku, to dopiero zauważyłam, że Zosia wie, że mama jedzie. I już się właśnie wtedy zaczął problem mały, bo Zosia wieczorem, jak dojechałam na obóz, dzwoni do mnie. I się pyta: Mamo, gdzie ty jesteś? No, mhm. Jestem na obozie, Zosiu, a po co tam jesteś? Mhm. Muszę trenować. Nie musisz tam, możesz w domu, masz ergometr w domu. Mhm. No i to był już taki mały problem. Już serduszko się trochę krajało bardziej niż, niż wcześniej. Ale jakoś zrozumiała, że tam jest śnieg. Pokazywałam zdjęcia, że mama jeździ na nartach, że w domu śniegu nie ma, że niedługo wrócę. I wróciłam i było normalnie. Mhm. Czyli już mamy taki etap takiej świadomej tęsknoty dziecka za rodzicem, który wyjeżdża. Tak, to mhm. prawda. Mm -hmm. Nawet w domu teraz zauważam, że, że cały czas się do mnie tuli że mam wrażenie, że trochę się boi, że zaraz wyjadę, mimo że dopiero w maju wyjeżdżam. Mm -hmm. ale, no ale. Ale trzylatka lat, trzy nie rozumie, co to maj. Oczywiście. Mm -hmm. Dobrze, to jeszcze w kontekście tej logistyki opieki nad dzieckiem, opowiedz trochę o, o wsparciu, które otrzymujesz od rodziny. Bo pojawiły się takie dwie osoby. W naszej dotychczasowej rozmowie, i też mówisz o nich w innych wywiadach, które czytałem, czyli mąż i babcia. Jakie wsparcie otrzymujesz od nich, tak że no sprawiacie, że to działa w Twoim przypadku? Tak naprawdę to mąż i dziadkowie i moi rodzice i męża rodzice. Chociaż tak naprawdę właśnie na obozy to wyjeżdża mąż i moja mama, ponieważ moja mama jest nauczycielką i w wakacje może sobie pozwolić na to, aby ze mną pojechać na zgrupowanie. A jeśli nie wyjeżdżamy na zgrupowania, Zosia zostaje w domu, to zazwyczaj moi rodzice zabierali Zosię na weekend do siebie. Mieszkamy blisko drugich dziadków, więc w tygodniu drudzy dziadkowie pomagali się nią. Zajmować. No, no, na obozy to właśnie mąż i mama wyjeżdżają i jedziemy właśnie we dwójkę. Mamy wspólnie pokój, więc jestem cały czas z Zosią w, trak w trakcie treningów. Zazwyczaj mama wycieczki rowerowe urządzała, Zosia jeździły razem nad jezioro się opalać i kąpać <grym> <grym> i bawić się z kaczkami. <grym> A mąż z kolei ją do lasu wolał zabierać i, i na jakieś patyki pokazywać. <grym> Okej. Okay. Czyli, czyli można powiedzieć, że Zosia, mimo tego, że mieszka w Warszawie, jest blisko natury. Tak. Bo jest woda, jest las. Dokładnie. Dużo czasu właśnie z naturą spędza. Sami też, jak jesteśmy w domu w trójkę, to też często wyjeździmy do Campinosu mhm. albo na inne jakieś place zabaw, żeby dużo czasu na powietrzu spędzać. Mhm. Super. Dobrze, to teraz takie pytanie, które może być trochę kontrowersyjne, ale je zadam. Znasz jakichś sportowców, Którzy są na podobnym poziomie wyczynu co ty, którzy są ojcami? Wielu znam, bardzo wielu, nawet w wiślarstwie. Okej. Okay. No i teraz moje pytanie, teraz moje pytanie. Czy sportowcy ojcowie, z twojego doświadczenia, też są tak często pytani o to, jak oni to robią, że łączą zawodowe uprawianie sportu z byciem ojcem? Myślę, że w ogóle nie są. O to pytani, bo nawet ja się ich o to nie zapytałam. Okay. <tak>, tak jak mam koleżankę, która teraz z Kanady przyjechała, też reprezentować Polskę w dwójce wagi lekkiej, też jest mamą, i z nią teraz całą Portugalię codziennie rozmawiałyśmy o to, jak ona oh. sobie radzi, jak ja sobie radzę, a z chłopakami, szczerze mówiąc, ani razu nie rozmawiałam na ten temat, więc myślę, że inne osoby też o tym z nimi nie rozmawiały. A z czego to wynika, jak myślisz? Ciężko mi tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że jest taki chyba bardziej stereotyp, że to mama zajmuje się dzieckiem, mama jest w domu, mama wszystko poświęca. Może dlatego, że, że to mama urodziła i miała, musiała jakby połóg przejść, całą ciążę. I, ale wydaje mi się, że to jest trochę takim stereotypem, że to mama jest bardziej przywiązana do dziecka. Ciężko też na przykład właśnie mamie później wrócić przede wszystkim do sportu, ale jak wraca do pracy, to też przecież ona się zajmuje dzieckiem i ma ten urlop macierzyński, chociaż teraz to się już zmienia, że ojcowie też, też biorą urlopy. No co, taki tata sportowiec, no to jest ciąża, jest dziecko, i, a on dalej trenuje i nie ma przerwy jakiejś specjalnej na takie wydarzenie. Mhm. Okay. Ciężko mi odpowiedzieć tak nie, no to są bardzo, bardzo fajne i, 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 i ciekawe refleksje na ten temat i myślę, że pociągnę to w, te, w tę stronę, żeby, żeby spróbować nakreślić, tak jak to y, czujesz, tak jak tego doświadczyłaś. Czy, czy są jakieś podobieństwa i różnice, jeśli chodzi o wyzwania, z którymi y, mierzą się sportowcy matki i sportowcy ojcowie? To wyzwaniem na pewno jest właśnie ten powrót pociąży dla matki. Bo jest to jednak wyzwanie dla, 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 dla ciała matki, które Dokładnie. się zmieniło pod względem fizycznym, hormonalnym Dokładnie i tak. tak dalej. A tak jak już wcześniej wspomniałam, ojcowie jakby nie doświadczają jakby na sobie w swoim ciele, w organizmie pojawienia się nowe, nowego członka rodziny. Do momentu porodu. Ja tak miałem. Że ja, ja to poczułem mhm. dopiero w momencie, kiedy na świecie pojawił się Mały Leon, i, i dopiero wtedy zacząłem jakby budować więź, którą no, matka buduje tak naprawdę od pierwszych dni ciąży. Zgadzasz się z tym, czy mówię jakieś totalne bzdury? Myślę, że się zgadzam, ale też tak jak patrzę właśnie na wyczynowych sportowców, czy kobiety, czy mężczyzn, będąc w kadrze narodowej, zazwyczaj każdy sportowiec jest zazwyczaj cały rok poza domem. I ojciec nie robi sobie przerwy związanej z porodem, z ciążą. Cały czas po prostu trenuje, a kobieta musi przerwać na jakiś czas. Swój trening, i potem albo do niego wróci, albo nie wróci, zajmuje to jak, jakiś czas. Wiosła, tak? Czy, czy wiele innych <coughs> dyscyplin indywidualnych, mają tą obozową specyfikę. Tak? Czyli no, większość pracy wykonuje się w, w ośrodkach przygotowań olimpijskich, w Cosach i rzeczywiście tych ludzi nie ma. I nie mówię tu tylko o zawodnikach, ale też o trenerach, sztabowcach i tak dalej. Ale są też takie dyscypliny, no jak większość dyscyplin zespołowych, które po prostu grają sezon. I, I tacy sportowcy są na co dzień w domu, bo mają, dajmy na to, dwie jednostki treningowe dziennie potem ewentualnie jakiś wyjazd na mecz. No i, i, i w tym domu są zdecydowanie częściej niż na przykład wieślarze czy wieślarki. Zgadza się? Tak. No nie, bo do, jak patrzę na piłkarzy czy piłkarzy ręcznych, no to no, okej, okay, są takie okresy, kiedy ich nie ma dłużej, ale to nie jest specyfika obozowa. Specyfika jest jednak stacjonarna. Więc zastanawiam się i, i mówię to wszystko po to, żeby zapytać, czy to też nie zależy trochę od specyfiki dyscypliny, którą się uprawia? Bardziej niż od, wiesz, od płci rodzica. No w sumie też o tym wcześniej nie pomyślałam, bo jednak ja żyję tym trybem obozowym i, i nawet nie, nie dopuszczałam do siebie myśli, że faktycznie ktoś trenujący na wysokim poziomie ma właśnie tą. Taką specyfikę, że, że jednak jest w domu i po prostu wyjeżdża na mecz od czasu do czasu ma jakieś zgrupowanie. Ja jestem właśnie od tylu lat przyzwyczajona, że to są zgrupowania, zgrupowania, że, że nawet człowiek zapomina, że może być inaczej. No więc tutaj może bym się też doszukiwał takiej, takiej rzeczywistej różnicy, ale to tak, tak mi przyszło do głowy mhm. teraz. To, to nie jest jakieś, jakoś super przemyślane, ale, ale wydaje mi się, że, że tutaj może być jakiś ziarenko prawdy. Też, też tak uważam. A co byś, o co byś zapytała takiego sportowca, ojca, wioślarza w twojej specyfice? Nie wiem, pewnie o to samo, co, co moją koleżankę, czyli jakbyśmy zaczęli znaczy, jestem właśnie ciekawa, bo z koleżanką to mogłyśmy rozmawiać godzinami o, o naszych córkach. Jestem ciekawa, czy mężczyźni wiem, że niektórzy tak, ale czy, czy właśnie wszyscy mają też takie podejście, że cały czas chcą właśnie o dzieciach opowiadać, czy jednak dzieci są, a są to są. A życie toczy się dalej. <grystanie> Dokładnie. Mhm. No to jest ciekawe pytanie. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach podcastu zrealizuję też taką audycję z, per z perspektywy ojca. Mam taką. Myślę, takie, że to by było bardzo ciekawe. Takie coś w głowie, na pewno. Mm. Natomiast no, no mówisz, że, że zapytałabyś takiego, takiego kogoś o, o to samo, o co pytałaś swoje koleżanki, matki? To o co je pytałaś? O czym wy gadaliście? Ciężko mi, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo gadałyśmy o wszystkim, rozmawiałyśmy. Od nie wiem, od, od tego, kiedy zaczęło dziecko chodzić, do tego, co dzisiaj zjadło na śniadanie, albo co lubi robić najbardziej, albo od śmiesznych słów. No. No, nie wiem, tak naprawdę. Okej, okay, ale rozmawiałyście <grym> o dzieciach. O dzieciach. A rozmawiałyście też o sobie i o tym, jak wy sobie radzicie w tej sytuacji, w której jesteście? Rzadko, bardzo rzadko, dlatego że to już ko tej koleżanki córeczka też ma prawie 3 lata i mieszka w Kanadzie, ona jest w Polsce i na zgrupowaniach tutaj, więc jest jej bardzo ciężko, dlatego z nią za dużo o tym nie rozmawiałam, bo widziałam, jak jest jej. Przykro, że tęskni po prostu jeszcze bardziej niż ja, bo ja wiem, że zaraz się z Zosią zobaczę. Dlatego o, o sobie za dużo nie rozmawiałyśmy. Okej. Okay. A taka rozmowa, myślisz, że byłaby wspierająca dla was nawzajem, czy bardziej pogłębiająca tęsknotę, tak jak gdzieś tu sugerujesz. Z jednej strony powinna być wspierająca, a z drugiej strony wydaje mi się, że. Że lepiej rozmawiać o takich radosnych rzeczach, radosnych momentach, niż, niż o tym, jak się tęskni i jak jest ciężko na obozie. Okej. Okay. Dobrze. Zmieńmy nieco biegi tej rozmowy. I to, co znowu interesuje mnie bardzo, zarówno jako psychologa, jak i rodzica, to to, w jaki sposób znajdujesz czas, na regenerację. Ja mam bardzo dobrze. Zosia śpi całe noce. Od 20 o... do 8.00. <gryzny> więc to nie jest pytanie do mnie. <gryzny> okay. Do niedawna, niestety, od około miesiąca nie chcę mieć zbyt często drzemek w ciągu dnia, więc w ciągu dnia po prostu razem ten czas spędzamy. Na przykład leżąc na podłodze, układając puzzle, więc odpoczywam również. Mm -hmm. <laughs> Ale właśnie nocy mam cudowne, bo tak jak mówię, Zosia, maksymalnie 21 już śpi. Około 7-8 się budzi, więc cała noc można normalnie się zregenerować i wyspać okay. porządnie. No, czyli moje pytanie pomocnicze o cykl dobowy i o to, w jaki sposób Twój cykl dobowy <laughs> został zmieniony przez macierzyństwo, jak w wypadku wielu młodych rodziców, jest po prostu bez sensu. Zgadza się. Chociaż, <laughs> chociaż może się zmienił, bo czasami śpię jeszcze dłużej, bo jak ją usypiam około 20, to zdarza mi się również zasnąć, no, no. <laughs> więc śpię po prostu dłużej i to, ale to w takim razie się na pozytywnie, yy, pozytywną stronę zmienił. <laughs> A no, może Zosia po prostu wie, że jesteś sportowcem i potrzebujesz snu. Dokładnie. A sama jest zmęczona po swoim treningu. Kurczę, a może właśnie po prostu tak ją przeciągniesz po tej siłowni, że, 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 że tak dobrze śpi. Nie, no nie, tak nie mówmy, bo zaraz wyjdzie, że, <gryw> <gryw> że, że robię mistrza świata z trzyletniego dziecka. <gryw> to jest wszystko zabawa. Jasne. No dobrze. Kolejne pytanie. Też od słuchacza. Czy miłość do dziecka i, i czas spędzony wspólnie z rodziną jest bardziej źródłem dodatkowego stresu, czy sposobem na jego rozładowanie? W sumie to dlaczego czas z rodziną miałby być powodem do stresu? Nie wiem. Ktoś o to zapytał. Myślę, że na pewno nie, że czas jednak spędzony z rodziną to. Właśnie rozładowuje ten stres. Zapomina się o takich problemach codziennych, zapomina się o tym, że na treningu coś nie poszło, że jestem zmęczona po treningu. Po prostu jest czas z dzieckiem, super go wykorzystuję, super się z nią bawię i raczej to nie jest powód do stresu. No, chyba że jestem na zgrupowaniu, a Zosia jest na przykład chora. A. To wtedy tak, ale no to nie jest wtedy czas spędzony z, wspólnie. A. Bo jak jestem na zgrupowaniu, to, to często zdarza mi się stresować właśnie. Czy no z takich właśnie błahych powodów, czy znaczy błahych, z jakiegoś przeziębienia albo z innych wydarzeń, ale będąc w domu, absolutnie nie jest to żaden stres. Mhm. Czyli zdarzyła się taka sytuacja, że jesteś na zgrupowaniu i Zosia jest chora, i twoja uwaga jest trochę w takiej rozsypce. Z, bo z jednej strony masz trening, na którym trzeba się skupić. Trzeba go wykonać. Rzetelnie, i tak dalej, a z drugiej strony myśli w sobie, kurczę. no Moje dziecko jest chore. Zosia jest bardzo często przeziębiona. Niestety, ze z żłobka dość często coś hmm. przynosi. Myślę, że wielu rodziców wie, wie o co chodzi. <laughs> Ale jeśli chodzi o zgrupowania, to zdecydowanie nie zgodzę się, że jestem rozproszona, ponieważ jestem takim typem, że zupełnie nie przenoszę takiego życia codziennego, takich uczuć, czy Czegokolwiek związanego poza treningiem, na trening. Dla mnie jest trening, to jest trening. Ja mam klapki na oczach, zapominam, że, że się z kimś pokłóciłam, że Zosia jest chora. Jakby te dwie godziny treningu to jest po prostu trening i nic wokół tego, nic nie. Istnieje. Nie wiem dlaczego tak mam, ale od odkąd pamiętam, zawsze tak wychodziło. Mhm. To jest taka częsta rekomendacja moja dla zawodników, właśnie którzy mają tendencję do przenoszenia jakichś kwestii pozasportowych na arenę zmagań sportowych, żeby właśnie zostawiać to w szatni. Nawet sobie to zapisać na kartce papieru, włożyć do torby, co nie sprawi, że ten problem czy jakaś rozterka zniknie, ale pozwoli mi się przez ten czas. Treningu zawodów skupić na tych zadaniach, które mam do wykonania w tej dyscyplinie, którą uprawiam. Myślę, że to dla osób, które nie mają tego tak naturalnie i nie przychodzi tak, jak mi, może to nie być takie proste. Mhm. Ale nie wiem, bo dla mnie to jest rzecz naturalna. Mam trening, to mam trening, mam start, to mam start i nic, co jest wokół. Dla mnie się nie, no nie zapominam. Po prostu jest taka blokadka. Przycisk włącz, wyłącz i, i koniec, i. To się dzieje naturalnie w moim przypadku. Okej, okay, no popatrz. Czyli wyszła taka też fajna rekomendacja właśnie dla tych osób, które no mają takie tendencje. I tobie przychodzi tu to naturalnie. Może się kiedyś tego nauczyłaś w trakcie trwania twojej kariery, jak byłaś młodsza, może to gdzieś podpatrzyłaś. No nigdy nie wiemy, skąd to przychodzi. Może gdzieś tam jest to intuicyjne, ale ja wierzę, że tego też się można nauczyć, jeśli jesteś teraz zawodnikiem, który słucha tego podcastu, to można się tego też nauczyć. Dobrze. to chciałbym podciągnąć jeszcze kwestię tych umiejętności mentalnych. OK? Bo, bo no jesteś tutaj no w takiej podwójnej roli, jesteś w roli mamy, jesteś w roli sportowca. Ta cała rozmowa jest na granicy tych dwóch Twoich ról życiowych, ale ja chciałbym zapytać, czy widzisz jakieś umiejętności mentalne, które zdobyłaś w sporcie i które sprawiły, że jesteś lepszą mamą i odwrotnie. Czy macierzyństwo nauczyło cię czegoś pod względem mentalnym, że jesteś lepszą zawodniczką? To jest bardzo trudne pytanie. Z takich słynę. <laughs> A jeszcze tak, żeby dobrze wyjaśnić słowo umiejętności mentalne. No, żeby. Właśnie ustalanie sobie celów, tak, o organizacja czasu, umiejętność budowania relacji, tego typu rzeczy. Mm -hmm. Dobra. Tak jak i rozumiesz, to, to wiesz, to, to tutaj nie jesteśmy naukowcami teraz, <laughs> tak, tylko, tylko no, tak jak ty czujesz, tak jak ty, ty to rozumiesz. Dobrze. To myślę, że przede wszystkim organizacja czasu. Wolnego i nie tylko i tego sportowego, i tego, żeby całe, cały dzień był poukładany, może nie na 100%, bo nie da się z dzieckiem poukładać sobie dnia na 100%, ale żeby rozgraniczyć właśnie rzeczy potrzebne i niepotrzebne, które musimy zrobić, tak myślę, że to jest głównie właśnie ze sportu wyniesiony: trening, regeneracja, yy, masaż, no to, to regeneracja, no żeby wszystko tak właśnie było poukładane. Nie mówię, że co godzinę. Z macierzyństwa myślę, że cierpliwość wyciągnęłam. Z tego, że myślę, że wszyscy, co mają dzieci, zgodzą się ze mną, że, że rodzic musi być cierpliwy. <grym> <grym> w treningu też jest cierpliwość potrzebna. Coś nie wychodzi jeden, drugi, trzeci raz, no ale za piątym, dziesiątym w końcu wyjdzie. To myślę, że dwie te. Jedna ze sportu, jedna z macierzyństwa. Bardzo pięknie. Dobrze. Krysia, pytanie trudne. Konsultowaliśmy, czy mogę je zadać, ale padło ono też na fanpage'u. Tyś wyraziłaś zgodę na to, że, 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 że podejmiesz się odpowiedzi na nie, dlatego je zadaję. Uwaga. Czy zdecydowałabyś się kosztem czasu z dzieckiem na dwie godziny przygotowań dziennie więcej przez rok... Gdyby to zagwarantowało osiągnięcie Twoich celów sportowych? To tak, zgadza się, jest to trudne pytanie, ciężko na nie y, tak dokładnie odpowiedzieć. Teraz trenuję y, bez jakiejkolwiek gwarancji. Y, trenuję około 4 godzin dziennie takiego samego treningu sportowego. Teraz jestem w domu, więc to też jest inaczej, ale będąc na zgrupowaniach, będąc na tych zgrupowaniach bez Zosi, to i tak nie spędzam z nią czasu, więc dwie godziny więcej wcale by jakoś nie, niczego negatywnego nie wniosły. Mhm. Będąc w domu, z kolei wiem, że te dwie godziny, jak już wszyscy też wiedzą, że trenujemy razem z Zosią, to te dwie godziny dodatkowe mogę poświęcić trenując razem z nią, więc ten czas i tak razem spędzimy. A. Okay. Więc ja bym to w tą stronę tak chciałam ugryźć, że. A z drugiej strony inni rodzice, nie sportowcy, też są 8 godzin, zazwyczaj 8 godzin y, poza domem, nie spędzają tego czasu z dzieckiem. Czyli ja, jeżeli trenuję 4 godziny, dodam 2, to, to jest 6 godzin, to to i tak jestem w lepszej, na lepszej pozycji. To jest dobra zawodniczka, proszę bardzo, jak wybrnęła z tego trudnego pytania. No jest super. A gdybyśmy dodali jeszcze dwie? No to, no to jest osiem, to jest na równo. Okej. Okay. Dobrze. A więcej nie można, bo regeneracja jest równie ważna co trening. Oczywiście, tak. I jest jeszcze prawo pracy i tak dalej. Tak. Dobrze. I przetrenowanie. Jasne. Powiedz mi w takim razie, jakie miałabyś wskazówki dla innych rodziców sportowców albo rodziców, którzy no też. Realizują się w innych zawodach, które wymagają takiego reżimu, jak zawód sportowca, żeby skutecznie łączyć te dwa obszary zawodowy i rodzinny. Przede wszystkim, jeżeli ktoś się zastanawia nad byciem rodzicem, jeszcze zastanawia się, jeszcze nie jest rodzicem. To, żeby się nie bał, bo nigdy nie ma takiego odpowiedniego momentu, uważam, na, na zostanie rodzicem. Zawsze coś będzie, czy to zawody, czy jakiś projekt w pracy, czy jakaś umowa do podpisania. No, zawsze, co, zawsze coś się dzieje. A jeżeli jest się rodzicem już, to myślę, że to jest po prostu kwestia dobrej organizacji, dobrego poukładania sobie wszystkiego, wsparcia rodziny i da radę to wszystko połączyć. No i jeszcze wsparcia dziecka tak naprawdę, które właśnie będzie spało na przykład w nocy i będzie można odpocząć, będzie można coś dokończyć. Myślę, że wszystko jest do zrobienia bez większego trudu. To takie myślę, pozytywne słowa wsparcia dla tych ludzi, którzy by chcieli. Tak. No, ale to nie jest coś niesamowitego. Się. Przecież większość ludzi ma dzieci i daje radę, więc dlaczego ktoś, kto ich nie ma i miałby zostać rodzicem, miałby sobie nie poradzić? No, no tak, no. <laughs> Żeby za, za, za dużo nie kalkulować, za dużo nie rozmyślać, co to będzie, bo, bo będzie dziecko, bo trzeba będzie coś z tym dzieckiem robić. No, każdy, większość osób się zmaga z czymś takim i, i dają radę, więc. Więc czy jest się na wysokim poziomie sportowym, czy, czy tak w zwykłej pracy, to uważam, że to no, że da radę wszystko połączyć, tylko trzeba tro, trochę chcieć. Mhm. Czyli pierwsza wskazówka od Krysi jest taka, żeby się nie bać, zostać rodzicem. Tak. A jak już się zostanie tym rodzicem, to, to trzeba żeby... organizować swój czas. Dokładnie. Na przykład nie siedzieć bezsensownie w telefonie, tak jak większość osób teraz czas spędza. Można na przykład z jednego na przykład z dwóch odcinków serialu zrezygnować z jednego, z jednego odcinka i ma się nagle o, odwrotnie, jeszcze raz. Jeżeli jesteśmy już rodzicami, to wszystko trzeba po prostu dobrze poukładać. I takie czynności, które teraz dla nas są codziennością, na przykład. Obejrzenie serialu, przeglądanie internetu, takie bezsensowne, to nagle łapiemy się, że mamy dużo więcej tego czasu, bo jednak internet wciąga i ten czas nam się nagle króci. A jak będzie dziecko, to ten czas zastąpimy czasem z dzieckiem. I to nie będzie coś takiego, że nagle nie, nie starczy nam dnia na wszystko. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach właśnie to też jest trochę problemem, takie. Uciekające godziny, i że ludzie mogą się tego bać, że nagle mają mało czasu, a wychodzi, że wcale tego czasu tak mało nie ma. Aha. Spoko. No Dobra i... organizacja i wszystko da radę zrobić. No, ale ja myślę, że to jest też coś, co, coś czego uczy sport i w ogóle zaangażowanie w, w cokolwiek na wysokim poziomie. Tak? Jeśli chce być w czymś dobry, no to. Muszę sobie poukładać wszystkie dotychczasowe aktywności albo zrobić weryfikację, tak? Tego, co jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Tak mi się wydaje, tak mogę powiedzieć z własnego tak. osobistego <gry> doświadczenia i, i z tego, jak obserwuję innych sportowców. Nawet takich, którzy nie są rodzicami, ale są zaangażowani w różnego innego rodzaju projekty, które pochłaniają ten czas, który na przykład ty spędzasz ze swoją Zosią. Dokładnie, zgodzę się. Mm -hmm. No dobrze, powiedz mi jeszcze, Krysia, jakie cele, jakie wyzwania stoją przed Tobą teraz, już tak stricte wioślarsko? To przede mną są teraz kwalifikacje olimpijskie pod koniec maja. Będę próbowała się zakwalifikować na jedynce. Mm -hmm. A potem, jeśli się uda, to są igrzyska. Jeśli, jeśli się uda, to są igrzyska. Okej. Okay. Nie, to ja jeszcze raz bym to powiedziała, bo no. to głupio brzmi nie. Z małą wiarą. Okay. No. no właśnie, to jest też dziwne, bo ja zawsze, zawsze z olbrzymią wiarą mówiłam, nawet jak startowałyśmy na czwórce tej młodzieżowej, gdzie zdobyłyśmy dwa razy złoty medal, Mistrzostw Świata. Dziewczyny nie do końca wierzyły. Ja zawsze mówiłam, zdobędziemy złoto, nawet jak byłyśmy w przedbiegu trzecie. To jest dość kiepski prognostyk na to, że się chce potem wygrać Mistrzostwa Świata. Ja mówiłam, wygramy, wygramy. One się już denerwowały na mnie, a ja cały czas mówiłam, że wygramy i wygrałyśmy. <laughs> Dlatego nie wiem, dlaczego teraz powiedziałam, jeśli się uda, <laughs> zamiast tak po swojemu mówić, zdobędę kwalifikacje i pojadę na Igrzyska na jedynce. Dopowiedz to. Powiedz to. Pod koniec maja zdobywam kwalifikację olimpijską na jedynce, a potem zdobywam złoty medal igrzysk olimpijskich. Bam! No i teraz to się nagrało. Kiedyś, kiedyś jeszcze dodam, że Julia Michalska-Płotkowiak, brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie w dwójce podwójnej, powiedziała, że jeśli mówisz, że zdobędziesz złoty medal, zdobędziesz medal. Jeżeli mówisz, że zdobędziesz medal, będziesz w finale. Jeżeli mówisz, że będziesz w finale, to może gdzieś tam finał B. Dlatego taka właśnie pozytywna wiara i mówienie głośno o tych najwyższych lokatach myślę, że to jest bardzo ważne. Aha, że bardzo. to pomaga. Okej, okay. czyli w roku olimpijskim najważniejsze są igrzyska. Najpierw kwalifikacja, a potem walka o złoto. Tak. W Tokio. Dobrze. To powoli będziemy to, to zbierać do, do kupy. Ta nasza rozmowa była bardzo ciekawa dla mnie i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również, bo no, niecodziennie nie się mówi o tych kwestiach rodzicielskich, które w jakiś sposób siłą rzeczy wpływają na trening i współzawodnictwo sportowców, którzy chcą osiągać najwyższe możliwe cele w swoich dyscyplinach. Tu czuję wielką wdzięczność dla, dla ciebie i, i, i dlatego, że zgodziłaś się, żeby opowiedzieć o tym, jak to wygląda z Twojej perspektywy. No bo wiadomo, że każdy rodzic ma trochę inaczej i każdy rodzic, sportowiec czy niesportowiec, musi sobie po pojawieniu się dziecka na nowo poukładać swój świat i po prostu sprawić, żeby to jakoś. Się spinało i jakoś to funkcjonowało. Więc no, mogę tylko przyklasnąć dlatego, jak Ty to zrobiłaś, i myślę, że to jest fantastyczny przykład: że można zostać rodzicem w sporcie wcześniej i dalej kontynuować swoją karierę, ale że też można zostać rodzicem w ogóle i cały czas bić się o najwyższe, najważniejsze cele. Więc no, ja czuję dużą, dużą wdzięczność za tę rozmowę i za, za Twoją perspektywę, za wprowadzenie mnie i, i, i naszych słuchaczy do, do tego Twojego świata, który no, w tym momencie jest na pograniczu i sportu, i, i rodzicielstwa. Dokładnie, dziękuję. A ja jeszcze jestem ciekawa, naprawdę bardzo rozmowy z ojcem sportowcem. Ok. Bardzo. Bardzo zaciekawił mnie ten temat, bo naprawdę nigdy wcześniej nie myślałam o tym, nie mówi się o tym tak naprawdę. Mm -hmm. Więc też jestem ciekawa takiej rozmowy. Będę robić wszystko, żeby <laughs> takiego gościa znaleźć, i jeśli będziesz mieć jakieś rekomendacje dla mnie, to jak najbardziej pójdę ich tropem. No i będziemy mieli wtedy dwie perspektywy, tak? Perspektywy mamy i, i taty, a w moim podcaście i w ogóle w moim życiu zawodowym. Ta perspektywa jest najważniejsza, bo każda sytuacja, która nas spotyka, może zostać rozpatrzona po prostu z różnych punktów widzenia. I, i to jest chyba najciekawsze w, w tych rozmowach, które prowadzę na ramach tej audycji, że no, życie nie jest czarno-białe i nie jest jednoznaczne. I po prostu fajnie jest, zanim się wyda jakiś osąd, popatrzeć na to właśnie z różnych punktów widzenia. Dokładnie. Okej. Okay. Chcesz na, kogo, na koniec, kogoś. Pozdrowić. Oczywiście, że chcę. No to bardzo proszę, to jest Twój czas. No to przede wszystkim pozdrowię właśnie całą rodzinę i męża i im podziękuję za to, że tak bardzo mi pomagają, że tak we mnie wierzą, że chcieli przede wszystkim pomóc, bo każdy inny mógłby się po prostu puknąć w czoło i powiedzieć masz córkę? Zostań w domu, a nie wymyślasz jeżdżenie na obozy mm -hmm, i idź mm -hmm. do pracy, a nie o jakaś zabawa w sport. Więc bardzo im dziękuję, że we mnie wierzą, że pomagają, że tak super opiekują się Zosią. E Moi przyjaciółce, dzięki której gościnności możemy nagrać tą rozmowę. Tyle. Super. Niech rodzina dalej wspiera ciebie w osiąganiu tych celów i no i co? Mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia. Też mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Głowa rządzi. Nowe odcinki pojawiają się regularnie 1. i 15. dnia każdego miesiąca. Jeśli nie chcesz ich przegapić, zachęcam cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego albo dwóch, żeby także posłuchali tej audycji. Aby być na bieżąco z moimi innymi działaniami, koniecznie odwiedź moją stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisano oczywiście bez polskich znaków, oraz zajrzyj do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. To najlepszy sposób na bezpośredni kontakt ze mną. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia lub usłyszenia.